Teraz chciałabym zapytać Pana, Panie Profesorze, o samo pojęcie eseju. W tej chwili esej jest traktowany bardziej w szkole jako wypracowanie. Natomiast co, co Pan by mógł powiedzieć na temat aktualnego poziomu eseju istnienia funkcji? Tak, no to jest oczywiście tradycja anglosaska. Tego wcześniej nie było. Kiedy ja chodziłem do szkoły, to pisaliśmy wypracowania szkolne, nie pisaliśmy esejów. Tak naprawdę to, co w szkole nazywa się esejem, to jest wypracowanie szkolne i oczywiście ja wypracowaniami szkolnymi w mojej książce się nie zajmuję, poza no, tym właśnie takim autodemaskatorskim wyznaniem, że zdarzyło mi się napisać esej, czyli wypracowanie szkolne z fizyki, za które dostałem, jak to się u nas mówiło, cztery dodać. Czasem jeszcze uczę moich studentów tej formuły cztery dodać. No, i uczę ich szanowania, oczywiście, tej bardzo wysokiej oceny. Także to mi sprawiło wielką satysfakcję, że właśnie z fizyki jestem ciągle jeszcze na cztery dodać. Ale mówiąc, mówiąc całkiem serio, powinniśmy je traktować poważnie, bo literatura nam się zmienia. To już nie są te czasy, kiedy. Hmm, czytaliśmy wszyscy poezję, prozę, dramat. Tak się to kiedyś mówiło, to było zgodne z tym podziałem, no jeszcze właściwie przez Arystotelesa ustanowionym, poezja, proza, dramat. No w tej chwili się to bardzo zmieniło, poezja jest niszowa, poezję czytam już mało. Kto dramatu właściwie nikt nie czyta, no nawet nie czytają reżyserzy teatralni, bo teatr przecież obywa się bez dramatu, w teatrze są scenariusze, no których też się nie czyta, bo scenariusze są po to, żeby służyły reżyserowi, a nie czytelnikowi. A więc właściwie pozostała powieść, no ale chyba nie tylko powieść, pozostało coś, coś jeszcze. Pozostało pisanie, które niewątpliwie jest literaturą piękną, ale niekoniecznie jest powieścią. I w tym obszarze mieści się, no powiedzmy, felieton, reportaż i ten gatunek najbardziej szlachetny, czyli esej. Wydaje mi się, że najbardziej szlachetny, dlatego że felieton, czy reportaż, no to są takie gatunki powiedzmy bardziej dziennikarskie. To są takie gatunki, które niekoniecznie muszą być bardzo literackie, bo dobry reportaż czasem może być pozbawiony cech bardzo dobrej literatury czego chyba nie sposób powiedzieć o eseju. Esej to jest taki gatunek literacki, o którym wiemy, że narodził się w wieku XVI, że narodził się za sprawą Michela Montaigne'a, jednego z no, największych pisarzy wszystkich czasów i że Montaigne właściwie wyznaczył takie podstawowe kierunki rozwoju owego gatunku. Montaigne powiedział, że polega na tym, że nie wymyślamy fabuły, nie wymyślamy fikcji, że właściwie opowiadamy o sobie. Montaigne powiedział, materią tej książki jestem ja sam. Mhm. A więc opowiadamy, opowiadamy w taki sposób szczególny. Wydaje mi się, że to powieści esseistycznej jest inny niż narracji powieściowej. Bo y, eseista jest kimś y, bardzo mało przywiązanym do tematu. Czyli jeśli Montaigne e, pisze esej o powozach, to nie spodziewajmy się, że tam tak naprawdę będzie o powozach. Tam będzie o wszystkim. Tam będzie o życiu, o śmierci, o miłości, o zdradzie, o wierności i o wielu, wielu innych sprawach. O jego przywiązaniu do książek również, bo przywiązanie do książek i przywiązanie do podróży, e, także do obrazów, do pięknych pejzaży, to są właściwie cechy każdego eseisty, bo wydaje mi się, że Esej jest takim gatunkiem szczególnym, jest zawsze wypowiedzią bardzo osobistą, a zatem nie można pisać tak na dobrą sprawę historii Eseju jako historii eseistyki. W moim przekonaniu historia Eseju zawsze będzie historią eseistów. Mhm. I taka też jest moja historia Eseju. Tak nawiązując do y, pana książki, Moja Historia Eseju, chciałem zapytać o klucz doboru pisarzy, eseistów. No tak, oczywiście to było, było bardzo trudne i już spotkały mnie e, zarzuty, bo jedna z recenzentek na przykład pisze, dlaczego e, tutaj omówiłem zaledwie 30 e, eseistów, powinno być ich na pewno 300 e, No 300 pewnie by się znalazło, no tylko, że wtedy książka musiałaby mieć 3,5 e, i pół tysiąca stronic, tak z grubsza, jeśli przyjąć zasadę, że no, nie będzie to tylko katalog nazwisk i Pewnością e, pani Magda by takiej dużej książki nie wydała. E, no, a też na pewno m, nikt by jej nie chciał e, czytać, bo któż może dzisiaj czytać książkę, e, która liczy e, 3000 stron i nie wyszła spod pióra, no bo ja wiem Roberta Muzilla czy e, Marcela Prusta, bo dla tych pisarzy, no e, niektórzy, ale tylko niektórzy, czynią jakiś wyjątek, ale e, co do mnie, to nie mam w sobie aż tyle wiary. E, aby mógł liczyć na to, że takim wyjątkiem się okaże. Dla mnie istotna była taka sprawa, żeby uchwycić początek polskiego eseju. Bo wiadomo, że Francuzi zaczynają od no mają ten piękny początek w postaci tych trzech tomów prób, czy też trzech tomów esejów. Anglicy mają też świetny początek, bo mają eseje właśnie Bacona. No, to wszystko jest w wieku XVI. My w wieku XVI chyba nie mamy jednak takiego eseisty, który byłby wyraźnie eseistą, który miałby świadomość owej formy, owego. Mm, który czułby istotę owego gatunku. Według mnie, chociaż oczywiście próbuje się no, zaczynać historię polskiego eseju, na przykład od Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, i to jest oczywiście bardzo ciekawe, ale według mnie z literaturą polską to jest tak, że to, co w niej nowoczesne, to tak naprawdę zaczął Norwid. I e, ja w każdym razie bardzo się cieszę, że moją historię Eseju mogłem zacząć od Norwida. Tak jak, zaczą, tak jak no, można zacząć historię nowoczesnej polskiej poezji, polskiej liryki powiedzmy od Norwida, e, można próbować nawet e, zacząć historię nowoczesnego dramatu od Norwida. Tego jeszcze nikt nie zrobił, ale kto wie, w przyszłości może, może też ktoś e, spróbuje. No ja spróbowałem zacząć właśnie historię Eseju od e, Norwida po Norwidzie są inni, autorzy XIX-wieczni, może nie tak wybitni, ale w każdym razie chciałem zerwać z tym przekonaniem, że esej polski to się zaczyna gdzieś dopiero w wieku XX, a może dopiero po wojnie, a może dopiero od Miłosza, może od Jerzego Stępowskiego, a może od Boja Żeleńskiego, bo prawda jest taka, że w wieku XIX nawet jeśli tej nazwy eseju nie używano, to jednak esej miał się już wówczas całkiem dobrze. No i oczywiście, no cóż, to jest tak, że my dzisiaj właściwie literatury XIX wieku już prawie nie czytamy. To znaczy czytamy lektury obowiązkowe, tak? czytamy Mickiewicza, Słowackiego, czytamy Norwida, albo i nie czytamy, prawda, Prusa, Sienkiewicza, ale już na przykład no, nie czytamy Weissenhoffa nie czytamy Gomulickiego, no, tej literatury, która jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo ciekawa. A więc chciałem troszeczkę również odświeżyć pamięć o tych właśnie XIX-wiecznych pisarzach, czy tych pisarzach przełomu XIX i XX wieku. Przede wszystkim tych pisarzy, którzy pasowali mi do wizerunku eseisty. Bo no ja tutaj Myślę, że na przestrzeni tych 300 stronic udało mi się taką jakąś wzorcową sylwetkę eseisty zbudować. No i później szukałem przedłużenia aż do, do czasów powojennych i no i dalej. Czyli właściwie aż do, aż do naszych czasów. No, ostatni, ostatni z eseistów no, to jest autor. Autor już dzisiaj 50-letni, więc mogę powiedzieć, że to pewnie nie jest moim sukcesem, bo może należało. Tutaj pomyśleć o jakimś dwudziestolatku czy trzydziestolatku, ale też tak bardzo często bywa, no, że nie każdy jest Bolesławem Micińskim, nie każdy osiąga tak wcześniej dojrzałość, a Esej to jest, jak wiadomo, gatunek ludzi dojrzałych. Trzeba trochę przeżyć, trzeba trochę pojeździć po świecie, trzeba odbyć bardzo liczne, jak sądzę, również podróże po bibliotece. Żeby napisać dobry, dobry esej. Myślę, że dobry wiersz można napisać nawet nie mając jakiegoś szczególnego czytania w poezji współczesnej. Dobre opowiadanie też chyba może napisać młody człowiek, zwłaszcza jeśli coś tam już, już przeżył. No a essay niestety wymaga kultury, wymaga erudycji, wymaga również e, doświadczenia, e, no bo akurat chyba tego gatunku bez e, biblioteki nie sposób uprawiać. Tak nawiązując do tego, co Pan mówi, ja się posłużę kolejnym cytatem z Pana wypowiedzi. Czytaj to, co chcesz czytać, ale nie omijaj klasyków. Książki i klasyków to bagaż, z którym warto wędrować po bibliotece. Tak jak Pan powiedział, właśnie, że to jest takie ważne, żeby mieć to doświadczenie i dojrzałość. Proszę powiedzieć, co, jak teraz się ma literatura i czy są nazwiska, na które warto wskazywać w aktualnym pokoleniu? No tak, to właściwie są trzy pytania w jednym, więc ja spróbuję najpierw zacząć od tego pierwszego, to znaczy zacząć od, od klasyków. E, klasycy to jest klucz, e, to jest plan, e, to jest e, no, taki projekt wędrówki po labiryncie, którym jest biblioteka. I e, można byłoby powiedzieć tak: biblioteki są rozmaite. I każdy z nas no, gromadzi tutaj księgozbiór na y, własną rękę, każdy z nas decyduje, y, co jest ważne, chcę mieć tego, tego y, nie chcę mieć, ale są pewne nazwiska, w moim przekonaniu, zresztą już na początku XXI wieku, bardzo nieliczne, bez których po prostu nie sposób się obejść. Bo to chyba nie jest tak jak nie wiem z piłką nożną czy z muzyką pop, że nam wystarczy znajomość paru y reguł, że wiemy, co to jest rzut rożny, wiemy, co to jest spalony i że wiemy, że mecz zaczyna się od środka boiska i że po każdej bramce też się zaczyna od środka boiska i właściwie od tego momentu możemy już cieszyć się transmisją sportową. My wcale nie musimy znać historii piłki nożnej, nie musimy wiedzieć, kto został pierwszym mistrzem świata, tak? kiedy, od kiedy odbywają się mistrzostwa świata, kiedy w ogóle piłka nożna zaczęła istnieć. Po prostu nie musimy tego w Wszystkiego wiedzieć, żeby emocjonować się jakimś widowiskiem sportowym. Podobnie jest chyba z muzyką pop. To znaczy, nie musimy e, znać, nie wiem, Beatlesów, Rolling Stonesów, Pink Floydów, czy, czy sięgając jeszcze gdzieś tam głębiej, Franka Sinatry, czy Dina Martina, czy jeszcze innych. Piosenkarzy, żeby nam jakaś piosenka, która jest w tej chwili wykonywana, się podobała. No być może nie będziemy mieli fachowej wiedzy na temat budowy owego utworu, kompozycji, prawda? Jego wartości muzycznej. No ale jakby możemy ją odrzucać, możemy ją przyjmować i możemy po prostu, może, może to nas cieszyć, może to jakoś satysfakcjonować nasze ucho.